Magazyn Miejski w piątek, 20 maja. Artur Wisielewicz, witam. O to, co przygotowaliśmy na dziś. Mini spartakiada. Koniec z przewozami w systemie radiotaksi. Strach nocy. Kilkudziesięciu młodych sportowców i kilkuset kibiców wzięło udział w mini spartakiadzie dla dzieci niepełnosprawnych, która odbyła się w hali widowiskowo-sportowej. Była to już 15. edycja tej imprezy, której zdaniem przewodnim jest hasło „Ja też potrafię”. Na parkiecie hali widowiskowo-sportowej rozegrano 5 konkurencji. Domek przytulanek, rzut do kosza, slalom z piłką, rzut obręczą i tzw. parasol. Podczas konkurencji sportowych imprezę wspierali wolontariusze z Inowrocławskiego Medyka i Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria. Jednym z sędziów mini spartakiady był Mirosław Piesak, paraolimpijczyk, złoty medalista z Atlanty, który ogłosił zwycięzcami zawodów wszystkich uczestników. Dla niego udział w naszej imprezie było dużym przeżyciem. Oczywiście, jako że uczestniczę w wielu takich imprezach, żałuję, że dopiero jestem na Inowrocławiu na drugiej edycji, mimo iż to jest 15. I chwała organizatorom za to, że przede wszystkim robią takie imprezy, że tak powiem, zachęcają do aktywnego życia, uczestnictwa całą młodzież, a ta jest szczególna, gdyż uczestniczą w tutaj dzieci z różnymi schorzeniami i to jest piękna idea, żebyśmy ją ciągle promowali i żeby po prostu człowiek z niepełnosprawnością zasługiwał na szacunek jak każdy inny. Organizatorem mini spartakiady było przedszkole nr 4 Słoneczko z oddziałami integracyjnymi. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zrezygnowało z przewozu osób niepełnosprawnych w systemie radiotaksi. Przyczyną tej decyzji było małe zainteresowanie usługą. Prezes MPK Inowrocław w oficjalnym oświadczeniu przypomniał, że spółka nie ma obowiązku realizowania przewozu osób niepełnosprawnych w formie radiotaksi. Do tej pory wspomniana usługa musiała być dofinansowywana z budżetu miasta. My 20 maja zakończyliśmy przewóz osób niepełnosprawnych na zasadach radiotaksi. No niestety musieliśmy tą dodatkową działalność zakończyć, ponieważ była ona deficytowa. Ponosiliśmy straty, mimo wbrew pozorom tak wysokiej ceny. Niestety te wpływy z biletów nie pokrywały nam kosztów. A przewóz osób niepełnosprawnych na zasadach radiotaksi była działalnością dodatkową. Naszą podstawową działalnością jest przewóz pasażerów na liniach regularnych w mieście. A działalności dodatkowe jako spółka prawa handlowego możemy prowadzić, ale nie możemy prowadzić ich ze stratą. Strach nocy, czyli thriller psychologiczny w reżyserii Mateusza Ciemnieckiego, zagościł w niebieskiej kamienicy. W jednej z głównych ról wystąpiła mieszkanka Inowrocławia. Mateusz Ciemniecki, na co dzień uczeń bydgoskiego zespołu szkół chemicznych, tworzy filmy od 4 lat. Na swoim koncie ma już kilka projektów. Tym razem postawił na mroczny thriller. Wyszło to całkowicie przypadkiem. Znaczy, ja skaczę z gatunku filmowego na gatunek filmowy. Raz zrobiłem film historyczno-przygodowy, raz film artystyczny, no i teraz wpadłem na ten thriller psychologiczny. Wyszło to w ten sposób, że moja mama napisała scenariusz do filmu. Stwierdziłem, że jest dobry, po prostu go zrealizowałem. Nie patrzyłem za bardzo na gatunek, stwierdziłem, o, thriller to może być ciekawe, jeszcze to nie robiłem, spróbuję i zrobię. Strach nocy to oczywiście nie ostatnie dzieło Mateusza. Młody twórca ma głowę pełną pomysłów. Dalej planuję zrobić kolejny film artystyczny, jako też taki bardzo krótki film, jako przerwa między dwoma większymi projektami. Nie zdradzę na razie, co to jest. Chcę zrobić coś totalnie metaforycznego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jeszcze sam dokładnie nie wiem. A następnie w przeciągu może roku, może dwóch, taki większy film planuję zrobić, taki fabularyzowany dokument. Ale zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie, bo jeszcze nie jest to też pewne. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Przyjemnego weekendu życzę. Do zobaczenia.
Z okazji święta 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu 21 maja na lotnisku w Latkowie odbędzie się czwarty kujawski piknik śmigłowcowy. Bramy lotniska dla zwiedzających zostaną otwarte o godzinie 8.30. O godzinie 10.00 rozpocznie się uroczysta zbiórka z okazji święta jednostki, a godzinę później oficjalne otwarcie pikniku. Na zwiedzających czekać będą wystawy sprzętu i uzbrojenia bazy brygady oraz jednostek zaproszonych do udziału w uroczystości, statków powietrznych Aeroklubu Kujawskiego i Pomorskiego, ponadto turnieje piłki nożnej, siatkowej, gry zabawy oraz konkursy. Między godziną 12 a 14 zaplanowano pokaz dynamiczny w powietrzu. 26 maja w Scenerii Tężni Solankowej odbędzie się koncert dziękczynienia pod nazwą Solan Nowe Uwielbienie. Na scenie zaprezentują się zespoły Efata, Dezis i Nowa Pieśń. Początek zdarzenia o godzinie 17. Wstęp wolny. Marcin Glepiek, witam i zapraszam na kolejną rozmowę dnia. Dzisiaj naszym gościem jest Arkadiusz Fajok, prezes Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Plażowej Damy Radę Inowrocław. Witam. Witam. No, tematów nam się uzbierało. Będziemy mówić o najbliższych imprezach, o tym, co się dzieje właśnie obecnie w Damy Radę Inowrocław, ale najpierw takie małe podsumowanie, bo przecież cały czas graliście w hali. No właśnie, zadowoleni z trzeciego miejsca, bo takie miejsce osiągnęliście na koniec. No, zawsze niedosyt pozostaje, prawda? No, walczyliśmy o pierwsze miejsce, bo po to się przecież wychodzi na boisko i po to się też trenuje. No, nie wyszło do końca tak, jakbyśmy chcieli, aczkolwiek no, trzecie miejsce też jest w miarę najniższym dobre. Stopniem podium, także... No właśnie. Jakieś mecze, które najbardziej żałujecie? No, na pewno u siebie. Potraciliśmy kilka takich cennych punktów, prowadząc przez całe spotkania gdzieś tam na końcu. Wymykały nam się te zwycięstwa i remisowaliśmy. Dwa punkty takie do zdobycia w dwóch meczach. Spokojnie mogliśmy więcej uzbierać. Udało mi się być na niektórych meczach i cieszy fakt, że coraz więcej kibiców przychodzi. W następnym sezonie chyba będzie jeszcze więcej. Piłka ręczna chyba coraz bardziej się rozwija, jeśli chodzi nawet od strony dopingu kibiców. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Coraz więcej faktycznie mamy sympatyków, ale też coraz więcej mamy uczestników naszych zajęć, także no idzie to w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tego jeszcze więcej. Wszystkich zapraszamy oczywiście już teraz. No tak, hala widowiskowo-sportowa jest duża, plażowa, boisko mniejsze, bo trzeba powiedzieć, że rozpoczęliście tam treningi na wspaniałym obiekcie. Niektórzy mogą naprawdę pozazdrościć. No tak, zdecydowanie jest to w tej chwili najlepszy obiekt w Polsce, to można śmiało powiedzieć. Planowane oficjalne otwarcie przed naszym czerwcowym turniejem Mistrzostw Polski z oświetleniem, z drenażem, z ogrodzeniem. Fantastyczna naprawdę sprawa i trenujemy faktycznie codziennie. Obecnie przygotowujemy się już ostatecznie jakby do finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Przypomnę tylko, że będziemy bronić tam złotego i srebrnego medalu w dwóch kategoriach wiekowych chłopców. Mhm. Jak sami zawodnicy odbierają ten obiekt, ten nowe boisko do piłki ręcznej? No nie mogli się już doczekać. To tak naprawdę już, kiedy tylko troszeczkę cieplej się zrobiło, już pytali, kiedy wyjdziemy i tak dalej. Nie mogliśmy wyjść za wcześnie, bo prace jeszcze trwały, budowlane, wiadomo, no nie można było ryzykować. I też udaje wam się pomieścić wszystkich zawodników, bo zainteresowanie jest spore piłką ręczną. Zdecydowanie, ale musimy faktycznie no już na treningach dzielić grupy, ponieważ jest ich coraz więcej, tych naszych zawodników. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, może trzeba będzie drugie boisko. No właśnie, tego wam życzę. Już ten weekend pierwsza impreza, gdzie zawodnicy Damy Rady Inowrocław, ci młodzi będą mogli się sprawdzić. Tak, o tym właśnie mówiłem, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szczecinie. Jeździmy tam co roku, no z sukcesami. Przypomnę, że w zeszłym roku juniorzy starsi zdobyli Mistrzostwo Polski, a wicemistrzostwo juniorzy młodsi. Jesteśmy po przygotowaniach, mam nadzieję, że to też da odpowiedni efekt. No nie chcielibyśmy wracać bez medalu, aczkolwiek wiemy, że no stawka jest coraz silniejsza i naprawdę trzeba będzie wyszarpać zwycięstwo w każdym meczu. Gdzie najlepiej, oprócz Inowrocławia oczywiście, gra się w plażową piłkę ręczną w Polsce? No zdecydowanie w tej chwili zespoły z Płocka, tak? Może to dlatego też, że jednak zespoły młodzieżowe zespoły z Płocka wszystkie grają też na hali od podstaw, mają piłkę ręczną.
No i dwa ostatnie lata, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na hali, no to musi to iść na pewno w połączeniu z plażówką. Ale u nas też się dzieje i będzie się działo. Już niebawem wielkie otwarcie. Zapraszamy do dopingowania na plac imprez obok hali widowiskowo-sportowej przed boiskiem. Wielka impreza. Tak, jest to turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski. W zasadzie jest to festiwal sportów plażowych, bo to trzeba też o tym też powiedzieć, że festiwal w tej chwili łączy już od kilku lat, łączy plażową piłkę nożną, plażową piłkę siatkową, no i przede wszystkim piłkę ręczną. Zjeżdżają się wszystkie najlepsze zespoły seniorskie w kategorii kobiet i mężczyzn. Liczymy też na zespoły z zagranicy, bo jesteśmy otwartym turniejem pod egidą Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej i oczywiście Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Także mamy nadzieję, że uczestników będzie sporo, no a przy tym też i kibiców. Przypomnijmy, kiedy ta impreza? 17-19 czerwiec. Zaczynamy młodzieżowym turniejem dla szkół inowrocławskich. Natomiast my, ze względu na to, że posiadamy w tej chwili boisko z oświetleniem, chcemy zacząć dopiero w sobotę po południu, w granicach godziny 14, i grać do późnego wieczora przy sztucznym oświetleniu. Będzie to pierwszy tak naprawdę turniej w Polsce przy sztucznym oświetleniu. Do południa natomiast chcemy zorganizować taki mini camp piłki ręcznej, plażowej, różnego rodzaju pokazy dla najmłodszych i przedszkolaków, i szkół podstawowych. Zobaczymy, jaki będzie odzew poszczególnych placówek. No właśnie, trudno to oszacować, ale kilkuset zawodników w tej imprezie może wziąć udział. No tak było zawsze. To święto u nas piłki ręcznej, w ogóle sportów plażowych wtedy. Tak. Także w każdej dyscyplinie po kilkudziesięciu zawodników występuje. No mówię, zdecydowanie piłka ręczna tutaj przewyższa ilością zawodników, ponieważ no, są to obligatoryjne jakby zawody dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w Mistrzostwach Polski. Jest to jeden z turniejów eliminacyjnych i by móc być klasyfikowanym w Mistrzostwach Polski, trzeba w takim turnieju właśnie wziąć udział. A pół żartem, pół serio, pogodę specjalnie zamawiacie, bo z roku na rok wiem, że ostro grzeje. Zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że nasze zamówienie w tym roku też dotarło, także no, pogoda jest podstawą jednak tych rozgrywek. Oczywiście bez względu na pogodę my będziemy grać, natomiast no, dla widowiska na pewno upał jest potrzebny, jest to no jednak plażowa piłka ręczna. Jeśli chodzi o seniorską drużynę, kolejne imprezy w tym sezonie na piasku? Tak, tydzień później po inowrocławskim turnieju wyjeżdżamy do Płocka, to jest drugi turniej eliminacyjny. Potem jest przerwa na reprezentację, ponieważ nasze kobiety w tym roku będą uczestniczyły w Mistrzostwach Świata na Węgrzech. Po powrocie z Mistrzostw Świata z Węgier jest kontynuacja zawodów, rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Jedziemy do Gdańska i kończymy Pucharem Polski w Grudziądzu. W międzyczasie mamy też w planach, o ile oczywiście tutaj sytuacja finansowa pozwoli, chcielibyśmy reprezentować nasze miasto w rozgrywkach międzynarodowych. Między innymi planujemy wyjazd na Węgry oraz do Holandii. Takie plany, jeśli chodzi o podium, medale albo pozycje, co byście chcieli, żeby się spełniło? Ja powiem w ten sposób, może zacznę od tego, że no ten rok jest dla nas bardzo wyjątkowy, ponieważ zespół jest w totalnej przebudowie. Boisko mamy, prawda? Szkolimy młodzież, szkolimy zawodników, chcemy w tym roku tak naprawdę poświęcić się przede wszystkim naszym wychowankom. Czy będzie medal, trudno powiedzieć, na pewno będziemy o niego walczyć. Fajnie by było zdobyć jakikolwiek krążek w Mistrzostwach Polski, no, ze względu choćby na to, że mamy dziesięciolecie naszego stowarzyszenia. No właśnie, bo to jubileusz się szykuje. No tak? Właśnie, i tutaj no, fajnie by było jednak w jakiś sposób ukoronować naszą działalność. Fajnie by było zdobyć medal. Zaczniemy od mistrzostw młodzieżowych, zobaczymy jak tam pójdzie, potem seniorskie. Mam nadzieję, że uda się i w jednej i w drugiej kategorii zdobyć jakiś medal. Jesteś też trenerem naszej kadry w plażowej piłki ręcznej. I tutaj jakie występy, gdzie zamierzacie pojechać? W tym roku mamy jakby troszeczkę okres takiego przestoju. Oczywiście zgrupowania reprezentacja jak najbardziej będzie odbywać. Być może w Inowrocławiu. Dzięki temu, że boisko powstało, tutaj Związek Piłki Ręcznej w Polsce bardzo też chce wejść we współpracę tutaj z władzami miasta i ze Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Tydzień przed naszym turniejem, tym inowrocławskim, będziemy gościć dwie młodzieżowe kadry, które będą przygotowywać się do młodzieżowych mistrzostw Europy w tym roku. I kobiet właśnie, i mężczyzn. Możliwe, że i moja seniorska kadra też zagości w Inowrocławiu. To wszystko też zależy od tego, jaki będzie kalendarz rozgrywek, który jest w tej chwili w trakcie jakby układania. Na pewno na przełomie czerwca i lipca
reprezentacja Polski seniorów w piłce ręcznej plażowej wyjedzie na Węgry na turniej międzynarodowy. Tu zapisałem sobie Chorwacja, ale to dotyczy kadry, czy już damy radę Inowrocław? Jeśli chodzi o Chorwację, prawdopodobnie kadra, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, damy radę, wybiera się na Węgry i do Holandii. To czego wam życzyć? Samych sukcesów i oby ta piłka ręczna coraz bardziej się rozwijała w Inowrocławiu. Ja myślę, że jeśli w takim tempie to będzie się rozwijało, to będziemy wszyscy zadowoleni. Fajnie, dziękuję bardzo za przybycie do studia. A przypomnę, moim państwa gościem był Arkadiusz Fajok, prezes Stowarzyszenia Plażowej Piłki Ręcznej Damy Radę Inowrocław.